Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 228 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 137. Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali na wspomnienie Syjonu. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech o mnie zapomni moja prawica. Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie będę przedkładał Jeruzalem ponad największą moją radość. Przypomnij, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili: burzcie, burzcie aż do samych fundamentów. Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś. Szczęśliwy, kto schwyci i roztrzaska o skałę twoje dzieci. W rozdziałach 5 i 6 Księgi Koheleta autor natchniony porusza kwestię bogactwa i jego wpływu na życie człowieka, podkreślając, że bogactwo nie daje prawdziwego szczęścia ani bezpieczeństwa. Zauważa, że poszukiwanie majątku i statusu może prowadzić do frustracji i niepokoju. Kohelet zachęca do zadowolenia z prostych darów Bożych i podkreśla, że tylko w pełnej ufności do Boga można znaleźć prawdziwy sens i satysfakcję. Nie bądź pochopny w słowach, a serce twe niech nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Przeto niech słów twoich będzie niewiele, bo z wielości zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów. Jeżeli złożyłeś jakiś ślub Bogu, nie zwlekaj z jego spełnieniem, bo w głupcach nie ma on upodobania. To, co ślubowałeś, wypełnij. Lepiej, gdy nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Nie dopuść do tego, by usta twe doprowadziły cię do grzechu i nie mów przed posłańcem Bożym, że stało się to przez nieuwagę, żeby się Bóg nie rozgniewał na twoje słowa i nie uczynił daremnym dzieła twoich rąk. Bo z wielości snów i marności mnożą się słowa. Boga się przeto bój. Gdy widzisz ucisk biednego oraz pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyżsi nad oboma. Pożytkiem dla kraju byłby wobec tego wszystkiego król dbały o uprawę ziemi. Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci, a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku. To również jest marność. Gdy dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze. I jakiż pożytek ma z nich właściciel, poza tym, że nimi napawa oczy? Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. Istnieje bolesna niedola, widziałem ją pod słońcem. Bogactwo przechowywane na szkodę właściciela. Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia, a gdy urodzi się syn, nie ma już nic w jego ręku. Jak wyszedł z łona swej matki, tak nagi powróci, jak przyszedł, i nie wyniesie ze swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą. Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I jaki pożytek dla niego, że trudził się na próżno? A nadto wszystkie jego dni są spożywaniem w ciemności, w wielkim zmartwieniu, w chorobie i w gniewie. Oto, co uznałem za dobre, że piękną jest rzeczą jeść i pić i szczęścia zażywać w pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, według liczby dni jego życia, których mu Bóg użyczył,
bo to tylko jest mu dane. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się swoim trudem, to Bożym jest darem. Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go utrzymuje w radości serca. Istnieje niedola, którą widziałem pod słońcem, a która bardzo ciąży człowiekowi. Użyczył Bóg komuś bogactwa i skarbów i sławy, tak że nie zbraknie mu niczego, czego tylko zapragnie. A tego używać Bóg mu nie pozwala, lecz obcy człowiek tego używa. To marność i przykre cierpienie. Gdyby ktoś zrodził nawet 100 synów i żył wiele lat, i dni jego lat się pomnożyły, lecz dusza jego nie nasyciła się dobrem i nawet pogrzebu by nie miał, powiadam, szczęśliwszy od niego nieżywy płód, bo przyszedł jako nicość i odchodzi w mroku, a imię jego mrokiem zakryte. I nawet słońca nie widział i nic nie wie. On większy ma spokój niż tamten. Tamten zaś, gdyby nawet 1000 lat przeżył, a w ogóle szczęścia nie zaznał, czyż nie zdąża z wszystkimi na jedno miejsce? Wszelka praca człowieka dla jego ust, a jednak jego pragnienie niezaspokojone. Bo czym góruje mędrzec nad głupcem? Czym biedny, co wie, jak radzić sobie w życiu? Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż niespokojne pragnienie. To również jest marność i pogoń za wiatrem. To, co jest, zostało już dawno nazwane i postanowiono, czym ma być człowiek. To też nie może on z tym się prawować, który mocniejszy jest od niego. Bo im więcej przy tym słów, tym większa marność. Co człowiekowi z tego przyjdzie? A któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka, według liczby marnych dni jego życia, które jakby cień przemijają? Bo kto oznajmi człowiekowi, co po nim będzie pod słońcem? Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 15, zawiera przypowieść o nieuczciwym zarządcy, który wykorzystuje swoje stanowisko, aby zapewnić sobie przyszłość, oraz nauki Jezusa na temat wykorzystania dóbr materialnych. Jezus podkreśla, że mądrość w zarządzaniu ziemskimi dobrami powinna być związana z wartościami duchowymi i ostrzega przed miłością do pieniędzy, która może przesłonić prawdziwe wartości Boże. Powiedział też do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy?
Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia!